miło nam powitać Państwa na dziesiątym jubileuszowym wieczorze pieśni legionowych i partyzanckich. Cieszymy się wraz z inicjatorami naszego śpiewaczego przedsięwzięcia, świdnickimi organizacjami kresowymi Wilna i Lwowa, z ich zasłużonymi dla kultury naszego miasta prezesami Anną Teresińską i Mieczysławem Kosturem. A cieszymy się tak liczną Państwa obecnością. Ja tylko powiem o tym, że nie ma Pani Ani, Pani Anna, Pani Anna Sława choruje, nie może tutaj uczestniczyć, ale my jesteśmy z myślami wokół niej i życzymy jej dużo zdrowia. Życzymy przyjemnej zabawy. Pierwsza była gdzie? Pod nabikiem. Druga była? Hej, pod dobrukiem. Trzecia była? Pod Monte Cassino. A każda jak zawsze szalona, biało-czerwona. Hej, biało-czerwona. Czerwona jak puchar wina, biała jak śnieżna lawina, biało-czerwona. Modliły się diabły do syt. Były koniaki, lędunki i stukał tajemnicz. Diabły w swym sercu były dobrym, rozpatrywały biało-czerwony problem. A wtedy włączyły się flagi. Flaga fladze dodaje odwagi. Nie zmogą nas mocne piekła. Ja ciebie, tyś mnie urzekła, mówi pierwsza flaga. Ja nigdy nie będę czerwona, mówi druga flaga. Ja nigdy nie będę biała, mówi trzecia flaga. Pozostajemy na zawsze jako flaga biało-czerwona. Hej, biało-czerwona! Czerwona jak puchar wina, biała jak śnieżna lawina, biało-czerwona! Hej, biało-czerwona! Dobry wieczór Państwu. Ja się przygotowałem gdzieś na 5,5 godziny, a to powiedziałem, że tylko 17 minut. Ale jakoś darujecie. Bardzo mnie. Drodzy Państwo, temat, który sobie założyłem, jest olbrzymi. Jest wielki, głęboki, piękny. Tutaj widzę Wilniuków, Rubiaków, Leguny gdzieś tam za grobu się nam przyglądają. I może od pieśni zacznę. Od upadku naszej Rzeczpospolitej pierwszej, najjaśniejszej, każde pokolenie rozpoczynało próbę od nowa. Próbę odzyskania niepodległości. I prawie w każdym pokoleniu zdarzyła się piękna pieśń. No, w Legionach Dąbrowskiego, nasz hymn, który dzisiaj, mam nadzieję, wszyscy chociaż dwie zwrotki potrafią śpiewać. Jeśli chodzi o okolice powstania listopadowego, to z hymnu Bożej Trójcara powstał piękny hymn, nie tylko kościelny, ale także nasz obywatelski, Boże coś Polskie. No, z różnymi tekstami, kiedyś jak mieliśmy PRL, to śpiewaliśmy sobie na posterce Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie, a niektórzy nagrywali, bo ten gdzieś tam były perypetie. No i jeśli chodzi o Legiony. Tutaj Józef Piłsudski, kochany zresztą przez swoich współtowarzyszy walki, został upamiętniony w jednej z najpiękniejszych polskich pieśni Mysz Pierwsza Brygada. Ta pieśń ma bardzo dużo różnych zwrotek. No, wiele z nich jest siarczystych, żołnierskich, ale generalnie, jak się zresztą sam marszałek wyraził, jest to jedna z najpiękniejszych polskich pieśni. Razem z tymi, które przed chwilą wymieniłem, jest to pewnego rodzaju kanon święty, o którym powinniśmy zawsze pamiętać. Teraz odrobinę historii. Drodzy Państwo, dla tych młodszych, dla tych starszych, pierwsza najjaśniejsza Rzeczpospolita Wielka za Jagiellonów od Morza Czarnego, Pomorze Bałtyckie. W XVII wieku w tarapaty się wpędziła, pobijając Szwedów, którzy blokowali ewentualną napaść Prus i Rosji. Pokonaliśmy Turków, którzy także blokowali ewentualny napaść Austrii i Rosji. I sami sobie zgotowaliśmy ten tak zwany traktat trzech czarnych orłów, gdzie trzy czarne orły godła Austrii, Prus i Rosji rozdrapały naszego białego orła, ale nie do końca, bo on odżywał co chwilę.
I króciutko. Otóż pierwszym zrywem patriotycznym była Konfederacja Baska, chyba najbardziej romantyczna, gdzie zeźliła się społeczeństwo polskie na Stanisława Gustawa Jadowskiego, który zakochał się w carycy. Podobnie jak Noski w Rosji później, w XX wieku. I chcieli go porwać i oczywiście wprowadzić porządek. Niestety, Konfederacja Baska upadła. Drugim powstaniem było powstanie kościuszkowskie. Wielkie, piękne, ale Kościuszko, no niestety, pod Racławicami piękna wygrana, pod Maciejowicami do dziś historycy się kłócą między sobą, czy nie zdradził przypadkiem. Leczony był na dworze Katarzyny, a potem wylądował w Szwajcarii, gdzie zmarł. Ale w Paryżu nie do końca trzeźwy wyklinał polskich szkolerzerów, którzy szli na Hiszpanię i zdobywać wąwóz Somosierra. Drodzy Państwo, powstanie następne, o którym chciałbym powiedzieć, było małe i nieduże. Kiedy wojska napoleońskie szły na wschód, to w 1807 roku na terenie dawnego Królestwa Polskiego powitali go Polacy, oczywiście proponując nie tylko sobie, ale zaborcom odnowienia naszego państwa. Co się stało faktem, kiedy grając w karty na statku na Newie z Aleksandrem I, cesarzem Rosji, wytargował dla nas powstanie księstwa warszawskiego. No i konstytucję dla niego i także wprowadził nam kodeks cywilny, który do dzisiaj obowiązuje. Drodzy Państwo, na tym nie koniec. Napoleon upadł. Legiony, które walczyły, tutaj zresztą o tych legionach już była mowa, te legiony pozostawiły po sobie piękną legendę i wspomnienie. I na kanwie tego wszystkiego, kiedy księstwo warszawskie nie mogło żyć tak, jak gwarantowała konstytucja i Napoleon przegrał, to na Kongresie Wiedeńskim, gdzie w czasie tańców, walców oraz dysput politycznych Kongres Wiedeński zaproponował cesarzowi Rosji, za jego zgodą zresztą to się stało, ażeby powstało na gruzach Księstwa Warszawskiego Królestwo Polskie. Drodzy Państwo, nie trwało ono długo. Zaczęła być łamana konstytucja. Powstawały organizacje tajne. I w 1830 roku grupa oficerów szkoły podchorążych zaatakowała Belweder, ażeby schwytać wielkiego księcia Konstantego. Też postać bardzo kontrowersyjna. Niby namiestnik, oczywiście carski, ale zakochany w Polsce, w polskich żołnierzach, a także wziął za żonę Joannę Gruzińską Polkę. Po upadku powstania listopadowego nastał stan wojenny, no ciężkie czasy. I w tym stanie wojennym trwającym, właściwie nominalnie, aż do początku lat 60. co roku Polacy z okazji rocznic państwowych organizowali manifestacje patriotyczne. No po drodze jeszcze w 1846 roku w Rzeczpospolitej Krakowskiej, w Galicji, która miała dosyć duże swobody, bo była pod panowaniem austriackim, wybuchła rabacja chłopska. I oczywiście za poduszczeniem Austriaków, za austriackie pieniądze, chłopi przekonani do tego, że jedynym wrogiem na tym świecie dla nich jest szlachta, wyrżnęli polską szlachtę. I drodzy Państwo, to wszystko trwało do początku lat 60. W Królestwie Polskim były najgorsze warunki. Tam było całkowite bezprawie. W Austrii, jak się cesarz dobrze obudził, no to wszystko było ok. Jak źle w Pomorze, no to wysyłał swoim urzędnikom i wzrastały podatki. W zaborze pruskim natomiast. No było wszystko zgodnie z prawem. Ale manifestacje patriotyczne doprowadziły do tego i Rosja miała problemy w czasie wojny krymskiej, że doszło do powstania styczniowego. Największego, najbardziej liczny udział Polaków. Mnóstwo partii powstańczych, bo tak się nazywały oddziały. Ale ażeby do powstania nie doszło, Wielopolski, który zakochany był w Moskwie, ogłosił grantę. Czyli powrót do wojska. Okazało się, bramka nie wyszła. Wybuchło powstanie. Trwało 3 lata. I w czasie tego powstania wnieśliśmy ogromne ofiary. Drodzy Państwo, po upadku powstania styczniowego, niestety, już na wieki w zdaniu rosyjskim, zginęła z mapy nazwa Królestwo Polskie. Nazwano go krajem przemyślańskim. Czyli przemyślańskim krajem. To wszystko jednak doprowadziło do tego, że powstanie styczniowe pozostawiło po sobie wielką legendę. Chociaż minął czas romantyzmu Mickiewicza, Słowackiego, Norwida i innych
I w Zułowie, na Wileńszczyźnie, w rodzinie Piłsudskich chował się od małego w atmosferze patriotyzmu, umiłowania legendy, umiłowania tego, co jest polskie, czyli szanowania tych trzech pięknych haseł: Bóg, honor i ojczyzna, Piłsudski. Ale Piłsudski został troszeczkę zmanierowany przez swoje dosyć rewolucyjne poglądy i zaczął działać jako członek partii socjalistycznej. Znał się terrorystą i za domniemany zamach na cara Aleksandra III razem ze swoim bratem, rok starszym, zostali osądzeni. Brat dostał 15 lat zsyłki, Piłsudski 5. Po powrocie z Syberii Piłsudski nadal aktywnie działał w podziemiu politycznym antyrosyjskim. I ze względu na domowe wychowanie, a także ze względu na swoje poglądy bardzo patriotyczne, tenże człowiek od samego początku, działając w partii, jednak uważał, że partia jest drugorzędną sprawą, pierwszorzędną jest ojczyzna, pierwszorzędną jest niepodległość. I w tenże sposób, gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, gdy te trzy czarne orły ze sobą się zdarzyły, działania wojenne przeorały nasz kraj wszerz i w poprzek. I drodzy Państwo, pomimo olbrzymich strat, Polacy walczyli na wszystkich frontach. Jednak w społeczeństwie polskim, dzięki takim ludziom jak Józef Piłsudski, zaczęły powstawać formacje paramilitarne w postaci Strzelca, innych organizacji harcerstwo także, a w końcu powstały Legiony Polskie w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej. Piłsudski został dowódcą pierwszej brygady Legionów i ten hymn, my pierwsza brygada, mam nadzieję, że chyba zaśpiewamy, tak? I oczywiście bez siarczystych elementów, które akurat śpiewali żołnierze w czasie Legionu. Drodzy Państwo, Józef Piłsudski doprowadził do tego, że walcząc o wszystkie granice, Piłsudski brał udział we wszystkich zaborach, we wszystkich ziemiach zabranych. I tamże Polacy walcząc. W czasie, gdy przyjechał do Poznania, jeden z najpiękniejszych Polaków, jeśli chodzi o poglądy oczywiście przede wszystkim, chociaż też nieźle wyglądał, chodzi o słynnego polskiego muzyka, który w Stanach Zjednoczonych za rezydencji prezydenta Woodrowa Wilsona grał na fortepianie, jeździł po Stanach i opowiadał o Polsce, o jej pięknych dziejach, o bohaterstwie, o pięknych kartach historii. I Wilson w swoim 14 punkcie orędzia noworocznego stwierdził, że Polsce należy się niepodległość wreszcie z dostępem do morza i sprawiedliwe granice. Drodzy Państwo, wojna światowa trwa. Natomiast do największych barbarzyńskich walk doszło w okolicach dwóch pięknych miast, które akurat prezentujecie tutaj organizatorzy. Otóż, jeśli chodzi o Lwów, zamarzyło się Ukraińcom, którzy już raz nam narozrabiali w XVII wieku. Wychowaliśmy jednego, wykształciliśmy Chmielnickiego. On okazał się akurat najbardziej nielubiącym Polaków. Ale jeśli chodzi o II wojnę światową, Ukraińcy, chcąc swoje państwo zorganizować i ogłosić światu, że jest, chcieli stolicę tego państwa w Lwowie. Ale Lwów był miastem ukochanym przez Polaków. To było miasto zawsze wierne ojczyźnie, semper fidelis Polonia, prawda? I, drodzy Państwo, tam makabryczne walki nie tylko ludzi dorosłych, ale dzieciaków. I te dzieciaki są symbolem walki o polskość Lwowa. Jeśli chodzi o Wileńszczyznę, to tutaj Piłsudski zagrał w pokera politycznego. Wysłał generała Żeligowskiego, który zajął Wilno z Litwą Środkową, która ogłosiła akces do przystąpienia do II Rzeczpospolitej, powstającej w tym czasie. Drodzy Państwo, to nie wszystko. Wielkopolska, kiedy Paderewski do Poznania przyjechał, natychmiast wybuchło powstanie i niewielkim kosztem Wielkopolska została oczyszczona z armii zaborczej. Tak pokrótce rodziła się Rzeczpospolita. Najpierw powstawały zaczątki różnych rządów, ale chcę jeden element tutaj Państwu przybliżyć. Wystarczy tylko po prostu przypomnieć, tym młodszym powiedzieć. Drodzy Państwo, w międzyczasie socjalizm przeobraził w swoim wymiarze partię PPS w frakcję rewolucyjną i Piłsudski stwierdził, że to nie jest tak, jak sobie
Róża Luksemburg wymarzyła, czy Liebknecht, czy inni, ale socjalizm musi być jednoznaczny z pragnieniem niepodległości i bohaterstwa oraz godności. I powiedziano, kiedy 11 listopada, bo 10 wypuszczono go z Magdeburga, a 11 Rada Regencyjna, Rząd Lubelski, a także Komisja Likwidacyjna przekazały mu władzę nad wojskiem. Na drugi dzień Piłsudski wysłał do kilkudziesięciu państw na świecie notę, że powstało niepodległe państwo polskie. I dlatego też 11 listopada jest Narodowym Świętem Niepodległości, chociaż oficjalnie Sejm Rzeczpospolitej w 1937 roku dopiero ogłosił tą datę świętem. Po II wojnie światowej trudno z tym było i tak, ażeby woli sprawiedliwości, historia miała swoją radochę tutaj. Otóż 22 lipca 1945 roku PKWN ogłosił, przepraszam, czwartek, ogłosił swój słynny manifest. I w tym manifestie ogłoszono dodatek. Specjalne, rygorystyczne prawo karne, gdzie za byle co, złe słowo, można otrzymać było karę śmierci. Drodzy Państwo, i 22 lipca stał się świętem odrodzonej Polski. No jest to oczywiście szyderczy śmiech w historii, ale mieliśmy takie czasy, kiedy to Stalin w Jałcie wprowadził tak zwany porządek jałtański. Jak Państwo widzicie, no wątków jest mnóstwo i ja tutaj mogę się rozejść na wiele kierunków, ale a żeby Państwa nie zanudzić, chciałbym jedną rzecz jeszcze tutaj dodać. Za każdy zryw narodowo-wyzwoleńczy, za każdy bunt, za każdą niepokorę płaciliśmy krwią. Po insurekcji kościuszkowskiej ponad 8 do 10 tysięcy Polaków poszło na Syberię. Po powstaniu listopadowym ponad 50 tysięcy. Po powstaniu styczniowym ponad 100 tysięcy. Drodzy Państwo, w czasie I wojny światowej Rosjanie, którzy uchodzili przed Niemcami na froncie, przekonywali Polaków, że powinni wędrować na wschód. Jak wędrowali, to bardzo daleko. Tutaj możemy liczyć na około 100 tysięcy. Drodzy Państwo, w czasie II wojny światowej na wschód zostało wywiezionych w kibitkach, w prymitywnych, bydlęcych wagonach około 200 tysięcy Polaków. I gdybyśmy chcieli jeszcze dalej rachunki robić, to w 1937 do 1938 roku, kiedy Stalin robił wielką czystkę polityczną, to najpierw wziął się za Polaków, mieszkańców Związku Sowieckiego. I tutaj straty są co najmniej 100 tysięcy zamordowanych Polaków. Gdybyśmy do tego jeszcze dodali rzeź wołyńską i tych wziętych Polaków do niewoli, bo nie wiadomo, czy w Katyniu tylko 22 tysiące, czy jeszcze listy białoruskie do tego coś dodadzą. To mówiąc bardzo ogólnie, jest to co najmniej 2,5 miliona ofiar. Ofiar za niepokorę i za to, że staliśmy przy prawdzie. Czyli historia nasza jest historią piękną, jest bogata. I bardzo dobrze, że możemy w tej chwili, no w wolnej Polsce, prawda, mówić wszystko i wspominać wszystko. Czy dalej będzie to możliwe? Daj Boże. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy serdecznie. Zarwana przez wieki zakresami wroga, gnębiona za niezależność, okupiona morzem krwi i łez, jej najlepszych synów powstała z letargu, gdyż nic nie zdoła stłamsić honoru. Od przewagi wroga zawsze silniejszy jest gniew. Urodzony w niepodległej, czy umiesz docenić wolność, niezawisłość, swobodę słowa i wiernie jej strzec? Czy wiesz, co to miłość i duma narodowa, żeś Polak spod znaku orła? Pamiętaj, w twoich żyłach płynie biało-czerwona krew. A teraz rozpoczniemy wspólne śpiewanie, bowiem mam nadzieję, że zgodzą się Państwo z nami. Nic nie łączy tak ludzi jak wspólny śpiew. Także serdecznie i gorąco wszystkim tutaj Państwa obecnych
zapraszam do wspólnego śpiewania. Myślę, że nam bardzo miło upłynie ten czas, który dla Państwa przewidzieliśmy. Na sam początek, zanim rozpoczniemy tradycyjną już loteriadę numerów, które będziemy śpiewać, odśpiewamy wszyscy razem pieśń, o której wspominał tutaj Pan w swoim przemówieniu, pierwszą brygadę, czyli legiony. Stop it, God.